Hej Tula i witam was na kanale Wypisane. Dzisiaj przychodzimy do was z vlogiem, reading vlogiem, który jest kontynuacją poprzedniego reading vloga. Także jeśli chodzi o jakąś opinię na temat Króla Kruków, to jest on częściowo w poprzednim vlogu, a teraz to jest taka kontynuacja tego, żebyście się po prostu nie zdziwili. Natomiast mam nadzieję, że i tak vlog wam się będzie podobał, więc zapraszam do oglądania. Korzystając z tego, że jeszcze wszystkiego nie pochowałam, zrobię wam haul z targów z rzeczy ładnych i ogólnie trochę opowiem o moich odczuciach na początek. Ogólnie strasznie mi się podobało, to były moje pierwsze targi rzeczy ładnych, na jakich byłam. I powiem wam, że było cudownie i na pewno będę tam wracać w następnych latach, bo mi się wszystko po prostu podobało i na pewno będę tam wracać też jak już będę starsza, czyli tutaj jak gdzieś kiedyś może będę miała swoje mieszkanie, czy się wyprowadzę, bo przede wszystkim zachwyciły mnie plakaty na tych targach, a no ja nie mam w pokoju miejsca na plakaty, więc i one też by mi trochę zaburzyły estetykę pokoju, więc więc no, plakatów nie kupowałam, a strasznie mi się podobały, więc wrócę tam na pewno po plakaty, a teraz możemy sobie przejść do tego, co kupiłam. Jedyny minus, jaki zauważam, to jest minus wszystkich takich targów, które są... Sorry, muszę sobie wyłączyć iPada. Które są w środku, no czyli mianowicie, no było po prostu strasznie duszno. I był ludź na ludziu, wiecie, no to jest takie trochę... To jest wszędzie, tak? No na targach książki w Krakowie też to było. I na Kawaliadzie też to zawsze jest, więc to jest akurat po prostu urok takich rzeczy, które się odbywają w pomieszczeniu. No i przejdźmy do tego, co kupiłam. Zacznijmy sobie od tego, po co ja w ogóle tam pojechałam, czyli po ten kubeczek. To jest kubeczek z trzask ceramiki. Będę się wam starała mówić, skąd jest co, żebyście mogli sobie ogarnąć, bo większość tych rzeczy, które tam była, to można na Instagramie i na spokojnie zamówić przez internet. Więc to jest kubeczek z trzask ceramiki. I piłam z niego herbatę, więc jest już brudny. I to jest ten większy, bo mi się okropnie podobały te kuki, ale chciałam je bardzo zobaczyć na żywo, żeby zobaczyć ich wymiary, jak one wyglądają na żywo. I to jest ten większy, to jest ten 400 ml chyba. I on jest faktycznie duży i jest fajny i jest przecudowny. Tu jest takie ombre z chmurkami. Jest przepiękny ten kubek, jestem po prostu zakochana. I on był celem tej wyprawy. Natomiast no... Jak się okazało, jak tam weszłam, to przepadłam, więc zacznijmy sobie od Zafry, bo mówiłam, że nie kupiłam plakatów, ale tam był za darmo. A jak wiemy, za darmo to bierę. Czyli to jest po prostu plakat, na którym są dokładnie narysowane te targi. I najśmieszniejsze jest to, że tu są... Na tym plakacie są rzeczy, które naprawdę tam były, czyli tutaj to jest na przykład stoisko 20 trzasku. Były te donaty, które tutaj możecie zobaczyć, nie wiem, czy to będzie widać. Były książki, to nawet w tym miejscu. Była biżuteria, były właśnie te plakaty. No, już jest tak naprawdę, powiem wam, że się dokładnie przekonam tą plakatowy i jest bardzo ładny. Jakbym miała miejsce, to bym go powiesiła, ale tego miejsca nie mam, więc go nie powieszę. Aczkolwiek będzie sobie tą nowinkę. Był za darmo, jak się wchodziło, to każdy mógł sobie wziąć, więc nie wybrzydzam. Jak dałem, to biorę. No i już. Wyjdźmy z sekcji za darmo, weźmy sekcję, za co zapłaciłam. Ogólnie to ja bym najchętniej kupiła tam wszystko, bo wszystko było przepiękne. Jakbym miała nielimitowany hajs i nielimitowane miejsce, bym kupiła wszystko, ale nie mogłam kupić wszystkiego, więc musiałam sobie coś wybrać. Pierwszą z rzeczą jest świeczka. Świeczka jest, tutaj macie firmę, nie będę próbowała przeczytać. Ja sobie wybrałam najmniejszy rozmiar, bo ja ostatnio palę mniej świeczek. W ogóle mniej świeczek palę, ale po prostu zapach tej świeczki mnie rozwalił. To jest świeca sojowa, ona ma w środku jeszcze takie kwiatki, nie wiem, czy będzie widzę. O, będzie, to są takie kwiatki. I ona jest o zapachu moreli, kwiatu frezji i brzoskwini. I ona jest oczywiście sojową świecą i po prostu pachnie przepięknie, pachnie jak wakacje. Totalnie pachnie ta świeca wakacjami. I mogę się założyć, słuchajcie, że jak Ula przyjdzie, to powie śmierci. Bo mamy z Ulą totalnie inny gust zapachowy, ale ta świeca mi osobiście się bardzo podoba i Oli, która ze mną była, też się bardzo podobała. Dalej byłam w miejscu, w którym kurde nie mogę znaleźć... nie mogę znaleźć karteczki, ale to może być ta.
Ale dobra, zaraz się dowiemy. I teraz sobie kupiłam dwa piny, naklejki i zakładkę. I jeden pin to jest taki. I ja dopiero później ogarnęłam z mamą, bo ja tu przeczytałam Przytulny Świat, a tu jest napisane Przytulny Świąt, więc... I tam jest śnieg. I to jest pin świąteczny. Aczkolwiek jest przepiękny. Tylko nie kupiłam w ramce, ramka jest moja. Aczkolwiek jest przepiękny i jestem nim absolutnie zakochana, więc... Czy przeszkadza mi, że jest świąteczny? Absolutnie nie. Umieszczę go na pewno gdzieś na biblioteczce, no tylko nie teraz, tylko w okresie świąt. Nie to, że za tydzień mamy Wielkanoc. Nie. No i tutaj u... Wydaje mi się, że to jest to, czyli Natalia Tomczyńska. O. Proszę, możecie sobie znaleźć na Instagramie, bo jest z tego, co widzę. I tutaj się, znaczy, o, kupiłam, to trochę pamiętacie moje zakupy z Kotera? To ja przypominam moje zakupy z Kotera. Kupiłam sobie zakładkę w Żabcie, bo jak ja zobaczyłam tą Żabcię, to mówię, I'm done, muszę ją mieć, ona jest przepiękna. I kupiłam sobie naklejki. Przepraszam, musiałam wyłączyć godzinę. Kupiłam sobie naklejki, bo to kawa i tu są różne rodzaje kawki i ekspresów i to jest po prostu przepiękne moim zdaniem. Żeby zostać w temacie, bo generalnie wszystko prawie oprócz tej Żabci i tego małego pinu są w temacie kawy, bo tutaj mamy też pingwina w kawie, który się topi w kawie i to jest przepiękne. I kupiłam sobie też takiego dużego pina, to jest takiego większego, on jest A5 i tu są myszki i jest napisane może kapel. I muszę sobie na niego kupić ramkę i też będzie stał na biblioteczce. Tylko on będzie stał cały czas, bo on jakby pasuje klimatem. A ja kocham kawkę, więc jakby to tłumaczy, dlaczego wybrałam akurat ten właśnie z myszami i z kawą. Chciałam jeszcze więcej naklejek z kawą, ale pani mi powiedziała, że się wyprzedały. A nie wiem jak ładne musiały być, bo ja tam byłam o 13, a to się otwierało o 11, więc... Chyba musiały być naprawdę bardzo ładne, skoro się tak szybko wyprzedały. I ostatnią rzeczą, jaką kupiłam, jest planer, bo ja strasznie chcę zacząć sobie trochę ogarniać życie, w sensie tak planerowo, w sensie zacząć planować. Ja to kiedyś robiłam, ja robiłam kiedyś bullet journal, aczkolwiek to mi strasznie dużo czasu jakby zabierało to, no bo wiecie, bullet journal to trzeba najpierw wszystko narysować i w ogóle, więc... To było takie strasznie, strasznie dużym czasem zajmowało, więc kupiłam sobie taki gotowy planer. I on jest taki, że jakby możesz go zacząć kiedy chcesz. Tu jest niby kalendarz na 2024 i 2025, aczkolwiek czy mi to przeszkadza? Absolutnie nie. Bo tutaj no, te tygodnie nie są ponumerowane dalej, więc można sobie go zacząć kiedy się chce i przerwać i zacząć znowu. I to jest strasznie fajne, bo jak ja mam taki wiecie, taki... bo miałam kiedyś taki po prostu na rok, to mnie to strasznie stresowało, jak ja go nie zrobiłam do końca i czułam się taka, wiecie, taka, no tak średnio się czułam, jak go nie zrobiłam do końca. I generalnie z planerem wychodziło taniej, znaczy może nie tyle, co wychodziło taniej, co wychodziło opłacalnie wziąć z naklejkami, więc dobrałam sobie dwa arkusze naklejek, tak jak mi pani poradziła i to jest taki i taki, kolorystycznie. A jakby ktoś się zastanawiał, co jest na planerze, to jest to, co nadchodzi, jest lepsze niż to, czego już nie ma. I tutaj macie nazwę tego, skąd jest planer i też mają Instagrama i mają też notesy, więc jeżeli ktoś chce notesy, to też są i notesy są w wersji kropkowej, czyli właśnie takie do bullet journalingu, który ja no, kiedyś robiłam i nawet ten notes mam. I to jest tyle, bo ja się nie przygotowałam na to, że ja w ogóle kupię tam, wiecie, bo ja szłam tam z założeniem, wejdę tam na chwilę, kupię ten kubek, po który szłam i wyjdę. Już wiem, żeby tak nie zakładać, bo jak się okazało, targi rzeczy ładnych nazywają się targi rzeczy ładnych nieprzypadkowo, bo tam są naprawdę rzeczy ładne. Więc tak, już się umówiłyśmy, bo byłam tam z Olą i już się umówiłyśmy, że za rok pojedziemy też i że znowu zrobimy sobie z tego taką tradycję, jak jeżdżenie na kawajady. Jeżeli chodzi o to, z czego najbardziej się cieszę, to cieszę się ze wszystkiego. Chyba tak samo. Ten planer, tak wiecie. No oczywiście kubek, no bo jakby gdyby nie kubek, to w ogóle by mnie tam nie było. Z planera jestem strasznie dumna, bo, no bo to jest taki jeden krok w ogarnianiu siebie. Swojego życia, bardziej tak, wiecie, mniej chaotycznie, a bardziej wszystko zaplanowane. Tylko on mi się niestety wygiął w podróży, musiał mi się wygiąć, bo my takiego Tetrisa zrobiliśmy z domu, żeby to wszystko zmieścić.
No i oczywiście te piny, no bo jakby kawka i zakładka w żabcie, wszystko jest przecudowne. Wszystko jest przepiękne i naklejki z kawą. Tak, kawa. W ogóle to był bardzo fajny dzień. Strasznie męczący, bo jednak miałyśmy dużo jakby chodzenia, więc dzień był bardzo męczący, ale był bardzo fajny i nie wymieniłabym tego na nic innego. Także jest cool. Dobra, kończę gadać, idę sprzątać i nie wiem, co jeszcze porobię, bo jest późno. Nie wiem, muszę ogarnąć jeszcze mój drugi zeszyt. Taki trochę pamiętnik, bo muszę podrukować zdjęcia z lutego. Także będę jeszcze ogarniać zdjęcia i od tego chyba zacznę. No, dobra. Także ja będę ogarniać zdjęcia, a Was zapraszam do dalszej części filmu. Cześć. Początek update'u gdzieś zaginął. Nie wiem gdzie. Sorry. Dobra, a teraz zaczęłam czytać Ucałuj ją ode mnie. Alison Cochran, tak? Przełożona przez Monikę Skowron i wydana przez wydawnictwo WAB. To jest książka o tym, że mamy Ellie, która potrzebuje pieniędzy i jej szef oferuje jej pewien plan, że on weźmie z nią ślub, aby on mógł zgarnąć fortunę, której nie może zgarnąć bez ślubu. No i odpali tam, z tego pamiętam, 10%. Czyli no laska będzie miała pieniądze na życie, a on będzie miał swoją fortunę, czyli tam chyba 2 miliony albo 2 miliardy, ale chyba miliony. Chyba miliony. Więc tak. Nie wiem. Dobra, nie wiem, co nie jest to, czy miliony, czy miliardy, tak. I tutaj jeszcze w ogóle jest tak, że ona weźmie z nim ślub, a ten Andrew, ten jej szef, przedstawi ją i swojej siostrze. No i ta laska się zakocha w tej jego siostrze. Tak przynajmniej jest w blerbie. Więc czekam, no bo na razie ja czytałam tylko tyle, no nie? Ale zapowiada się fajnie, jest fajny styl pisania i brzmi ciekawie, więc mam nadzieję, że mi się spodoba. To tyle. Zapraszam do następnego update'u, jeśli jeszcze jakiś będzie, a jak nie będzie, to zapraszam do zakończenia filmu. Bye. Udbajo, papajo! Hej, przychodzę do Was z update'em czytelniczym. Wczoraj skończyłam czytać Ucałuj ją ode mnie, Alison Cochran, może tak to się czyta, przełożone przez Monikę Skowron i wydane przez WAB. Mówiłam Wam już, o czym jest ta książka, więc nie będę streszczać od nowa. Natomiast powiem Wam, że tak jak mi się podobała wcześniej, tak, mniej więcej, nie wiem, tutaj już zaczęła mi się dłużyć. Bardziej chodzi mi o to, że czułam zbliżającą się dramę. Denerwowało mnie to, że bohaterowie nie rozwiązali jednego głównego problemu od razu, tylko go tak ciągnęli, mimo że to wszyscy wiedzieli, że to będzie z tego drama, no i ta drama faktycznie wynikła, bo była nieunikniona, no nie? No ale tak jest zwykle w książkach, nie wiem, wiecie co, wydaje mi się, że po prostu była za długa ta książka. Nie wiem, no po prostu nie odpowiadało mi to. Zaczęło mi się po prostu dłużyć już w pewnym momencie. I generalnie była spoko, natomiast przez to, że w pewnym momencie nie chciało mi się już po nią sięgać, sprawiło, że miałam już takie, aha, chyba jednak to nie do końca jest to. Jakby wiecie... O, Birgit przyszedł. Zaraz wam dogram dalej. Wróciłam, Birgit zrobiony. No także po prostu książka mi się dłużyła, natomiast była spoko. Może akurat wam się dłużyć nie będzie. No po prostu mi nie pasowało trochę, było po prostu dla mnie to za długie. Natomiast styl pisania był naprawdę fajny i to było zabawne. I bohaterowie byli spoko wykreowani. Właśnie problem może być taki, że ja po prostu może nie tyle co nie lubiłam, co jakby nie czułam takiej chęci, że wiecie, że te dwie dziewczyny muszą być razem. W sensie, wiecie, jakoś bardzo ich nie shipowałam. Bardziej wolałam drugi ship, drugoplanowy. Jego akurat uwielbiałam.
ten drugi ship. Natomiast na ten pierwszy plan był dla mnie taki więc generalnie książka okej, natomiast nie jest to jakiś mój wielki zachwyt. I teraz chcę wam pokazać, co będę zaczynać. Obstawiam, że zacznę sobie, w sensie, bo już to trochę zaczęłam, tylko nie wiem, gdzie skończyłam z tą sprawą. Albo zacznę to, w sensie dokończę, no bo jestem pewnie na jakieś 50 stronie, a tak będzie się szukam, którą teraz czytam. Albo The Hawthorne Legacy, dokończę, bo zostało mi chyba 50 stron. Albo zacznę czytać Rozproszone Światło. Jeszcze nie wiem, zobaczymy. Także tak, to tyle z mojego update'u. Dzień dobry, witam się w wieczornej atmosferze, bo jest godzina 22. Nie, 20, przepraszam. 20:49. I przyszłam do was z update'em czytelniczym, bo zdążyłam skończyć dwie książki. Jak byłam, ale mnie nie było. Także powiedzmy sobie, szybko skończyłam Emmy. Tutaj szybko, bo nie będę się tutaj dużo wypowiadać. Urocza, jak zawsze, to jest dla mnie totalny fan, totalne rozluźnienie, więc w sumie, znaczy jak zazwyczaj czytałem to jest fan i rozluźnienie, aczkolwiek to jest takie do kwadratu, to jest dla mnie powrót do dzieciństwa. Jeżeli chodzi o Emmy, to jestem prawie na bieżąco. Czekajcie, muszę postawić książkę, bo strasznie dotknie i jak mi spadają. Został mi tom 15, czyli na dwóch kółkach, jak wiecie, nie wiem, czy wiecie, czy ich mówiłam. Ja strasznie nie lubię rowerów, w sensie takich na dworze. Ja bardzo ich nie lubię. Znaczy, bo... No to jest taki trochę fanfakt o mnie, że ja nie lubię rowerów, ale się przekonuję powoli, pomalutku. Przepraszam się z rowerem, bo się pokłóciliśmy w tamtym roku. Także jest dobrze, więc do tej będę podchodziła sceptycznie. I no i z wami tak trochę też czytam, bo zaczęłam się rano, w sensie zaczęłam czytać chyba jedną stronę. Londyn. I w tej pokładam ogromne nadzieje, bo ja kocham Londyn. Ja jestem wielką fanką Londynu, w ogóle Anglii. Ja byłam w Londynie raz, będę w tym roku drugi raz i obstawiam, że mi będzie jeszcze mało i że ja będę bardzo chciała wracać do Anglii. Nie tylko, znaczy do Wielkiej Brytanii, oto tak, nie tylko do Anglii, ale też do Szkocji, bo moim marzeniem jest Edynburg, moim marzeniem od dziecka jest również Irlandia, czyli Dublin. Także te kraje tam właśnie, tam angielskojęzyczne, no ale Londyn kocham całym moim serduchem, więc spałam dużą jakby pokładam duże nadzieje w tej książce, że nie tylko jakby da mi to, co kocham, czyli ten klimat Londynu i jakby pozwoli sobie przypomnieć tak, wiecie, i takie byłam tu, ale też zrobić sobie listę jakby miejsc, które chciałabym jeszcze zwiedzić, jak się pojawię tam w tym roku i jeszcze kiedyś na pewno. I no i skończyłam Króla Kruków, The Raven Boy, Boys, przepraszam. Całe życie czytałam ten tytuł źle. Maggie, już wiemy, przetłumaczyłam przez Małgorzatę Kaffel. To było takie dobre. O, ta książka jest taka dobra, naprawdę. A jeżeli chodzi o moją opinię, to nic się nie zmieniło od poprzedniego update'u. Zakończenie jest totalnie satysfakcjonujące, choć miałam takie, choć uważam, że minimalnie pośpieszone, to jest taki może jedyny zarzut, który mogłabym mieć do tej książki, że jak cała książka rozwija się tak bardzo powoli, to zakończenie jest takie, jak cała książka jest tak, może nie powoli, nie, złe słowo, cała książka jest bardzo wyważona, tak wyważenie się rozwija, tak ten koniec jest strasznie szybki i to mi się chyba nie podobało, bo to jest taki trochę zabieg, jakby autorka zorientowała się, że o, muszę już kończyć książkę, bo wyjdzie mi za długa, więc zrobię tak szybko to. To mi się nie podobało, bo to było takie trochę nie z gruszki, nie z pietruszki, ale jakby spróbujcie, bo to może być moja jakby indywidualna kwestia i myślę, że jakbym od razu potem wzięła kolejny tom, to bym tego nie zauważyła totalnie. Ale to jakby w ogóle nie odbiera fanów czytania, bo przez to, że ono jest takie trochę szybsze, to jest takie wow, co tu się stało? Co ty tu robisz, kolego? Nie rozumiem pobudek niektórych ludzi, ale to wynika z tego, że to nie jest jedna tomówka, bo jakby to była jedna tomówka, to miała strasznie dużo zarzutów. Ale z racji tego, że to jest wielotomówka, znaczy no to ma jeszcze 3 tomy, które wszystkie kupiły mają i tak, to jest ten typ książki, w którym tak mi się podoba, że wiem, że
raczej nic się tu nie zepsuje, więc w maju kupię od razu wszystkie, na targach wszystkie trzy tomy pozostałe, których mi brakuje, bo bardzo chcę, bo one się tutaj w kruka układają. Poza tym no, Uroboros ma to do siebie, że pięknie wydaje książki. Mogę wam to pokazać jeszcze z Uroborosem. Mam kosiarze, ale kosiarze no nie są. Znaczy no... No mamy tą to jest ta, chyba angielska, to jest ta chyba oryginalna układka. Nie? Ale nie to chciałam wam pokazać, tylko wyrzuciłem mi się w oczy. Chciałam pokazać... przecinaczkę wam chciałam pokazać, no bo to przecież przecinaczka jest tym, na czym ostatnio ludzie tak się zachwycają. I jeszcze jest ta Belladonna. I strasznie chcę przeczytać tą Belladonnę, ale dobra, już wracamy do recenzji. Chciałam tylko taki szybki przerywnik. Tak, i strasznie chcę przeczytać tą Belladonnę, bo jakby bardzo mi się podoba motyw tej książce. Uwielbiam wszystkich bohaterów. W ogóle, przepraszam, grupa. Noa, to jest tak ciekawy bohater, ale nie o Noa chciałam tutaj mówić, ale Noa jest bardzo ciekawym bohaterem. Ronan. Ja bym chciała pomówić o Ronanie, ponieważ tak, to jest, uwaga, kochani, to jest ten, to jest Bad Boy, który jest ścięty na buskuta. I absolutnie, to był jakby ostatni, to był jakby, wiecie, jak myślę o chłopaku, to Ronan to jest ostatni typ chłopaka, który pomyślałabym, że mi się spodoba i w którym ja sobie jakby upodobam, że tak powiem, będę miała upodobanie, a tutaj proszę, to jest dowód na to, że autorka potrafiła stworzyć bohaterów, których nie da się nie lubić. Tych bohaterów się, oni autentycznie, oni są tak ciepli dla siebie, bo jakby patrząc na to, jak nie przeczytasz tego i jakbyście stali i ja bym wam pokazała tych bohaterów, to byście powiedzieli, że to są w ogóle jakieś typy z podziemnej gwiazdy i w ogóle. Ale jak czytasz i wchodzisz w tą historię i jesteś tymi bohaterami i jesteś w tej grupie tych przyjaciół, to widzisz, że to są tak ciepli ludzie. I wiecie, i tak jak mówiłam w poprzednim lecie, ci ludzie nie są tacy, oni mają swoje powody, żeby być tacy, jacy są. Czyli jeżeli oni są jacyś tam źli, aby to cudzysłów, bo oni nie są źli, ale jakby wiecie, robią takie rzeczy, które są jakby moralnie uznawane za złe, to oni mają powody. To nie jest tak, że o, ja taki jestem. Nie, oni mają powody i te powody są tu wyjaśnione i to mi się bardzo podobało w tej książce. Podoba mi się to, że mamy tu kilka perspektyw, bo nie skupiałam się tylko na perspektywie Blue, tylko też mamy perspektywy chłopaków, ale nie tylko. Kogo jeszcze, to musicie się dowiedzieć w książce. Bardzo podoba mi się też, że... o dziwo podoba mi się to, że to nie jest książka jakby o szkole, bo ja się strasznie bałam, że tutaj głównym motywem będzie ta szkoła elitarna, a się okazało, że nie. Że tej szkoły to tak właściwie prawie nie ma. I to mi się bardzo podobało, ale no zaznaczam, bo możecie się na tym przejechać, bo mi się to podobało, ale no nie każdemu się spodoba. Rozumiem pobudki. Wcześniej wam mówiłam, że nie rozumiem pobudek tych ludzi. Czy ja wychodzę na hipokrytkę? No tych ostatnich, tych ostatnie to mam takie... Po co? Trochę tak jak po co? Natomiast tak cała reszta jest bardzo, bardzo okej. Okay. No mówię, ta końcówka jest taka... No ona jest po prostu otwarta, bo mają być kolejne tomy, ja po prostu nie jestem fanką otwartych zakończeń. Dlatego tutaj to może mi przeszkadzać, natomiast no czekam i mówię, jak tylko będę mogła, to kupię sobie kolejne tomy, bo to jest bardzo, bardzo dobra książka, z bardzo, bardzo dobrymi bohaterami i bardzo, bardzo dobry ma styl pisania też. Nie wiem, czy to jest debiut, nie mam pojęcia, ale to jest bardzo dobra książka i bardzo wam ją polecam, bo to jest coś innego. Tego jeszcze nie czytałam, jest coś innego i to mi się bardzo podoba. Jeżeli chodzi o to, co teraz będę czytać po tym, jak skończę Emmy, to niestety muszę, znaczy niestety, nie niestety, bo ja to tak właściwie chciałam przeczytać, bo muszę się wziąć za Szekspira. Mam Hamleta, Macbetha i Romeo i Juliet, w sensie Julia, ja czytam Juliet, bo po Disneyland's Delights mam Juliet, tylko Juliet i Romę, więc muszę się za to wziąć, natomiast ja się cieszę, bo ja bardzo chciałam. Ja bardzo chcę poznać. Bardzo chcę poznać właśnie twórczość Williama Szekspira. Nie wiem, od czego zacznę. No, od której z tych. Chyba muszę od Hamleta zacząć, bo wydaje mi się, że... Hamleta teraz będziemy omawiać, więc wydaje mi się, że muszę zacząć od Hamleta. Więc zacznę od Hamleta. Natomiast jak to skończę, jak już skończę z tym Szekspirem,
to wezmę sobie, wydaje mi się, Obsesję piękna, czyli Jak kultura popularna krzywdzi dziewczynki i kobiety, bo jestem bardzo ciekawa tej książki. Więc pewnie, ja wiem, że ona będzie bardzo trudna, bo no jakby temat jest bardzo trudny. I no to nie będzie łatwa przeprawa. Natomiast chcę, bardzo chcę i to jest właśnie chyba to. Albo wezmę sobie, bo jakby ja mam tak, że jak gdzieś na przykład jadę autobusem, to lubię sobie czytać, no ale nie biorę książki zawsze ze sobą, bo zazwyczaj jeżdżę do szkoły, więc czytam sobie w telefonie, a nie zawsze są książki, które jakby czytam w papierze, nalegi mi, więc muszę sobie znajdować jakieś inne i ostatnio sobie znalazłam Naznaczone złotem i jestem, nie mogę powiedzieć, gdzie jestem, wiecie, przeczytałam, o, jestem na 16 stronie, także jestem tu, natomiast może wezmę to, żeby już jak już zaczęłam to na tym telefonie, to żeby dokończyć. No i wciąż mam zaczęte The Marvelers w angielsku, więc to też sobie będę powoli poczytywać, natomiast no z tym idzie powoli, bo to angielski. Także to chyba tyle z tego update'u. Jeżeli chodzi o audiobooki, to nic nie słuchałam. Czekam, aż się pojawi audiobook drugiej części Pamiętnika Księżniczki, bo wyszedł w papierze. A, no i Te zaginione miasta wezmę. Wreszcie gdzieś kiedyś przeczytam, ale no najpierw w pierwszej kolejności jest ten Szekspir, bo to moja lektura szkoły. Dobrze, także kończę, idę myć zęby i idę czytać, bo mogę. Jeszcze? No, jeszcze mogę. Muszę jutro rano wcześniej wstać, ale mogę. Jeszcze chwilę poczytać, więc będę jeszcze czytać. I to tyle i zapraszam, a nie wiem, czy się jeszcze widzimy, na pewno słyszymy już, na pewno nie, ale nie wiem, czy się jeszcze widzimy, więc jeżeli się widzimy, to do zobaczenia, a jeśli nie, to cześć. Hej, przychodzę do Was z update'em czytelniczym. Generalnie teraz zaczynam maraton 24 godziny, o którym też będzie film na kanale naszym, więc dlatego ten update nie będzie za długi. Zaczynam teraz czytać, w sensie kończę The Hustle Legacy. No, o tej książce już jest dużo na naszym kanale, bo ja już tam po polsku. To jest drugi tom The Inheritance Games i generalnie no jeden z lepszych tomów. Najlepszy to jest chyba czwarty, o którym było w poprzednim filmie. To jest chyba drugi najlepszy według mnie. Zaraz potem pierwszy, a na końcu trzeci, bo trzeci był słaby moim zdaniem. No, więc czytam teraz to. Oczywiście mi się podoba. Jestem pod wrażeniem tego, że rozumiem coraz więcej niż jak to zaczynałam, a zaczynałam to 2 lata temu, także wiecie. No, więc... o matko. To skończę, no i o tym nie będziecie już mieli w naszym filmie w tym, tylko w następnym. No, 24 godziny maratonu już skończę, więc no to tyle z moich update'ów. Wiadomo, pewnie będą jeszcze jakieś update'y życiowe, bo idę dzisiaj prawdopodobnie wysłać paczkę, bo ktoś zamówił, właśnie komuś udało mi się sprzedać bardzo numer, tak to się nazywa. I więc będę to wysyłać. Więc pewnie będziecie mieli z tego jakiś update czy whatever. Także to tyle z moich to tyle z moich życiowych, w sensie książkowych update'ów do końca filmu. Sorry. Ale gościa tam nagrywała dla was 20-minutowe update, także wiecie, luz, macie o czym słuchać, tak? Tak.
to koniec. Mam nadzieję, że vlog Wam się podobał i że wszystko było fajnie i spoko. Za tydzień, nie wiem, niecały, albo za ponad tydzień, nie wiem dokładnie, którego dnia to będzie, też będzie vlog, chyba tak, bo będzie vlog z maratonu czytelniczego, więc też będzie taki częściowo reading vlog, ale spokojnie wyjdziemy z tego. Następny już kolejny film, to na pewno nie będzie vlog, spokojnie. O to możecie się nie martwić, bo aż tyle tych vlogów u nas nie ma. Także mam nadzieję, że film Wam się podobał i zapraszam na następny za tydzień. Do zobaczenia, pa, pa, pa!